Dziś w szorumie jest ze mną wyjątkowa osoba, która w temacie deklateringu i organizacji wie wszystko. Architekt porządku Agnieszka. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Agnieszka Witkowska i jestem architektem porządku, czyli zajmuję się deklateringiem i organizacją przestrzeni. Pomagam moim klientom w odgraceniu przestrzeni, a później zorganizowaniu jej w taki sposób, aby porządek pozostał na dłużej. Ja jestem Anita i od kilkunastu lat w PC zajmuję się komunikacją z klientami i promocją marki. Być może znacie mnie z profilu Przyjazna Kuchnia. Jesteśmy w salonie PEKI i dziś wspólnie pokażemy wam rozwiązania, które ułatwią wam przechowywanie w szafkach. Czy są przed Tobą jeszcze jakieś tajemnice w temacie organizacji? Wiesz co, generalnie nie. Czasem zaskakuje mnie bałagan. Organizacja, czyli rozwiązanie tego problemu nie stanowi większych tajemnic. Oczywiście są to próby, czasem błędy, ale już jednak mam wypracowany taki system, który sprawdza się w większości pomieszczeń, w większości domów. Tu bardzo często sprawdzają mi się również rozwiązania Peki. Ten katalog znam już praktycznie na pamięć. W moich realizacjach też bardzo często występują produkty Peki. Czy to wkłady, czy właśnie takie większe systemy do przechowywania. Wszystko to, aby ten porządek, który wejdzie raz, wewnętrza, został tam na dłużej. Skoro w poprzednim odcinku omówiliśmy rozwiązania do szafek wysokich, teraz możemy się skupić na tych nieco bardziej wymagających. Wiesz o czym myślę? Tak. Szafki narożne, to jest taka odchłań, po prostu kraina, w której ginie wszystko, czego poszukiwaliśmy. No, moje doświadczenie też wskazuje, że tam gdzieś z tyłu najczęściej jest przechowywane to, co po prostu nie jest nam potrzebne. Zobacz, z jakimi szafkami mam do czynienia, kiedy one nie są zagospodarowane właśnie takimi dodatkowymi wspomagającymi systemami, kiedy mamy zwykłą półkę i trzeba nurkować po prostu do tego, co jest za szafką. W tym przypadku Lemans idealnie sprawdził się do przechowywania garnków, patelni, natomiast to, co było w nim wcześniej, czyli takie drobne przedmioty, trafiły do szuflad, w których właśnie były przechowywane wcześniej garnki, czyli zajmowały też sporo przestrzeni. Ta szafka wygląda od razu lepiej no i jest wygodniejsza w użytkowaniu. System Lemans świetnie radzi sobie z przestrzenią narożnią. Po pierwsze dlatego, że całą zawartość półki możemy wysunąć na zewnątrz. I na dodatek owalne naczynia, okrągłe garnki, patelnie świetnie się w nim sprawdzają, bo na jednej dużej przestrzeni półki możemy je zestawiać tak, żeby zmieścić jak najwięcej. No, ja jeszcze dodam w takim razie, że mimo takiego obciążenia. Przepięknie się domykają. Tak naprawdę, zamykanie, do zamykania służy nam jeden palec. W ofercie PK na przedmioty o bardziej kanciastym kształcie, np. AGD w kartonowych opakowaniach, polecamy system Magic Corner Comfort. Jakbyśmy przeliczyli tak centymetr po centymetrze powierzchnię tych czterech koszyków, myślę, że wyszłoby jej trochę więcej niż w lemansie. Jednak musimy pamiętać, że ta przestrzeń jest jednak podzielona. Mhm. I dwóch dużych garnków na jednym koszu i tak nie zmieścimy. Dlatego przy kanciastych przedmiotach. Ta przestrzeń jest optymalnie wykorzystana. Tak, ja uważam w ogóle, że podział taki, wiesz, tymi koszami też jest bardzo fajny, bo możemy znowu zachować tak. tą zasadę kategorii, żeby trzymać te rzeczy, które są nam najbardziej potrzebne na tych koszach, które wyjeżdżają pierwsze. Tamte wysuwamy wtedy, kiedy potrzebujemy czegoś, co używamy rzadziej. Faktycznie idealnie sprawdza się do różnych sprzętów, opiekaczy, tosterów świetne, świetne rozwiązanie. A ty jak masz wybierać pomiędzy lemansem a Magiciem? który system jest dla ciebie przyjaźniejszy? Już ci mówię, jeżeli mam u klientów dwie szafki narożne, mm -hmm. to jeden i drugi. Tak. Dlatego, że one się świetnie uzupełniają. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jedną, czyli najczęściej jest to nieduża kuchnia, to brakuje wtedy miejsca faktycznie na garnki przede wszystkim. Mm -hmm. I te, z uwagi na zawartość wybieram wtedy lemansa. Natomiast jeżeli mamy dwie, to wtedy one się idealnie uzupełniają. Czy zdarza Ci się, że pomimo zastosowania lemansa czy medzika, klienci i tak nie mieszczą się w szafkę ze swoimi rzeczami? Tak, szczególnie zauważam to u klientów, u których pojawiam się po raz pierwszy. Kuchnia została dobrze zagospodarowana, zostały zastosowane właściwe systemy do przechowywania, a i tak się wylewa. Dzieje się tak najczęściej dlatego, że tak ślepo kierujemy się tym, żeby jedną kategorię mieć na pewno w jednym miejscu. Mowa tutaj na przykład o garnkach. I trzymamy wszystkie garnki na lemansie, wszystkie patelnie, łącznie z tymi, z których korzystamy sezonowo. Na przykład jest garnek do kaczki, prawda? Kaczkę, jak często robisz? Albo na przykład jakiś wielki garderobikou, do bigosu, rosołu, tak, do bigosu który, tak naprawdę, który tak naprawdę jest nam potrzebny raz, dwa razy w roku. Tego typu gary, te wielkie gary, z których nie korzystamy cały czas, możemy trzymać gdzieś wysoko. Tak, można, w się, tak, można się po niej nawet wspiąć po wygodnej drabince. A te em, talerze, z których korzystamy faktycznie na okrągło, mieć je tylko właśnie na lemansie czy na Magicu, mieć na przykład te sprzęty, których potrzebujesz non-stop, a nie te, które są ci potrzebne sezonowo. Jeżeli tego będziemy pilnować, czyli jedno to kategoria, dwa to częstotliwość używania, to wtedy te systemy się idealnie będą sprawdzać. Super, dziękujemy Ci za wszystkie porady dotyczące narożników. Dzięki. A Wy jak radzicie sobie z przestrzenią narożną? Zostawcie w komentarzu swoje sposoby.